Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. Jestem dzisiaj z Dave'em. Z Dawidem. Do you go by Dave or David here? Doesn't matter. Nie, Polacy do mnie mówią Dawid, ale Amerykanie do mnie mówią Dave albo David, ale nie. Jak chcesz. Z Dawidem z kanału Dave z Ameryki. Dzisiaj poruszymy temat, w którym Dave jest ekspertem, czyli bardzo polskie rzeczy w Polsce. Well, that makes sense. Yeah, no, bardzo polskie rzeczy, których nie ma w Ameryce. Zaczynamy! Moja drogają cię głucha. Wszystkie te rzeczy, które wymienimy, są raczej rzadkością w Stanach, chociaż znajdują się w innych kulturach czasami. Ale niektóre są szczególnie polskie, więc po prostu przedstawimy je i pogadamy o nich. Zapraszam oczywiście na kanał Dawida, będzie zlinkowany w opisie i też się pojawi tutaj gdzieś. Więc pierwsza rzecz, która jest bardzo polska i która się działa dosłownie 5 minut temu, ale teraz może poszła do łazienki pani, to są takie kamerki osiedlowe w postaci ludzi. Tak, takie stare babcie. Które siedzą w oknach i wszystko oglądają. I plotkują. Tak. Kiedy pierwszy stałeś się świadomy tego? Wiesz co, ja myślałam, że to tylko moja babcia to robiła. Bo moja babcia ciągle siedziała w oknie i mówiła: no zobaczcie, zobacz co ona ma na sobie, jak się ubrała. Albo o, ale on się wystroił. Albo wiesz, ktoś tam chodzi, było tak: o, to jest tej Hanki syn. Słyszałam, że on chodzi do szkoły, wiesz, żeby być prawnikiem albo coś takiego. To często tak słyszałam od babci i tak myślałam, że po prostu moja babcia tak robi, ale z czasem po prostu zauważyłam, że tak jest często w Polsce. Twoja babcia jest z miasta? Takie małe miasto. Miasto. To 25 tysięcy ludzi. Dobra, ale mieszka w jakimś takim... W domu. Mieszka w domu. A, i dalej patrzy poza oknem, nie w mieszkaniu. To nie, znaczy... nie, to był dom. A, okej. Tak. Okej. Ona pilnowała i myślę, że każda babcia, każda starsza kobieta tak pilnowała tej ulicy. Ja nie wiem, czy one pilnują tą ulicę, czy po prostu chcą wiedzieć, co tutaj się dzieje. Szczególnie w takich osiedlach, gdzie są domy, bo wtedy one tak mniej więcej wszystkich znają. Ja właśnie nie byłam świadoma tego, jak przyjeżdżałam do Polski, to przyjeżdżałam na wieś i tam na wsi, znaczy to jest, gdzie moja babcia mieszkała, to jedna ulica z domami i pole po drugiej stronie, więc tam jakby nikt nie przechodził, nie? Więc nie było co oglądać, ale jak już przyjeżdżałam, jak byłam starsza, to wielu osób mi to żartowało z tego, że o, zobacz, kamerka osiedlowa i stałam się świadoma tego bardzo. Teraz zawsze zauważam, jak jest coś w oknie, więc obok mojego mieszkania jest kot, który siedzi i tak jakby ogląda przechodzących, a wczoraj wracałam do mieszkania tak o 1 nad ranem, jakiś taki chłopak, który musiał mieć 15 lat, po prostu tak siedział w tym oknie i patrzył i to mnie nawet przestraszyło, bo sobie się zastanawiam, co on robi od 1 nad ranem, czego on tam oczekuje zobaczyć. Się nudził po prostu. No, chyba się nudził. Ja myślę, że niektórzy ludzie nie mają balkonów po prostu. I dlatego? Tak, na przykład jak mieszkałem w Hiszpanii, to ja nie miałam balkonu, miałam jedno okno i po prostu musiałam wyjść do góry na to okno i tam siedziałam. Przez to, że było słonecznie, no i czasami patrzyłem, ale po prostu było takie przyjemne, że mogłem widzieć, co się dzieje na zewnątrz. Z czego to się wywodzi, ta kultura takiego oglądania? Ja zakładałam, że po prostu jest ciekawiej patrzeć przez okno, jak się mieszka w mieście, które funkcjonuje tak jak miasta europejskie, gdzie jest i biznes, i praca, i mieszkania w jednym miejscu, więc dużo się dzieje i dużo jest do oglądania. Przykładowo amerykańskie przedmieścia, tam się tylko mieszka, to są sypialnie, więc nie ma co... There is no entertainment. Ale są inne europejskie miasta, nie wiem, czy to jest też popularne w innych europejskich miastach, takie oglądanie. Myślę, że tak. Myślę, że szczególnie ktoś pali. Też to nie są tylko babcie, ale widzisz, że jakiś tam facet tam pali. Szczególnie w Hiszpanii, jak tam mieszkałem, to było, wiesz, każda pali. To zawsze się kogoś widziało, że tam palili przez okno. To... Ale czy widziałeś takie typowe osoby, które robią to tylko dla patrzenia? Bo wiadomo, że oni tam mają swoje poduszki położone, mają takie swoje miejsce wyrobione, nie? Że to jest różnica między tymi przypadkowymi. Tak. To, co ja powiedziałam o tym chłopaku, było przypadkowe, ale no są tacy, którzy wiadomo, że oni tam są codziennie po kilka godzin, czy tam po godzinie, czy dwie. Może nie mają telewizora. No, może to, może to. Że się wywodzi z jakiejś takiej kultury. Też myślałam, że może to być jakieś takie pozostałości komunizmu. A w jakim sensie? Bo z tego, co wiem, nie wychowałam się w komunistycznej Polsce, to było takie jakby sprawdzanie sąsiadów i oddawanie informacji. Partii komunistycznej. No, ale jestem ciekawy, ile osób tak naprawdę to robiło w taki sposób, no. Że tak jak, o, słyszałam, że tutaj... Nie wiem, nie wiem. O się o tym mówi,
Ale jestem ciekawy, czy tak naprawdę to się zdarzało, czy tylko ludzie się bali, że to się zdarza. Tak. I to jest właśnie... Masz rację, że raczej wtedy nie chciałoby się pewnie przyznawać do tego, że robiłoby się to bardziej discreetly, nie? Nie wiem. Może. Następny punkt. To jest coś, o czym ty wspominałeś, jak się pierw poznaliśmy, czyli obawa przed przyciągiem. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Nigdy nas nie pobijesz, Hitler! Kurwa, spieszę, ucieka, o wiatrak! Tak, jak mamy tutaj wiatrak, to na pewno się przeziębimy. Jutro już jest po nas. Będziemy w szpitalu. Tak, wiesz, pierwszy raz to słyszałem od mojej babci i jak byłem mały, to jak byłem w Polsce oczywiście, i wiesz, w Stanach to jest po prostu bardziej gorąco chyba, wiesz, szczególnie, nie wiem jak tam w Chicago, ale ja mieszkałem w Filadelfii, potem na Florydzie to jest bardzo wilgotno, jest duszno i my chcemy, żeby było zimniej. My lubimy klimatyzację, przeciągi, wiatraki, żeby było po prostu zimno, ale w Polsce po prostu, nawet jak jest lato, to można otworzyć okno, zrobić przeciąg i jest takie przyjemne. Ja tak robiłem zawsze u babci i ona tak, nie, zamknij to okno, będzie przeciąg, jest przeciąg. I ja tak ciągle słyszałam to słowo przeciąg i tak przez długi czas, ja tak, co to jest przeciąg? Ja nie wiedziałam dosłownie, co to było, ale wiedziałam, że to było tak zrobione przez diabła. To była tak najgorsza rzecz na świecie. Tak, przeciąg! I potem później się dowiedziałam, że to jest draft albo cross breeze po angielsku. Tak, co? Przecież to jest coś dobrego. Może z tego powodu, że Polska jest jednak zimniejszym krajem, chociaż Polacy są przekonani, że tu jest ciepło. Tak, tak. To może ten przeciąg jest mniej mile widziany, ale też tak miałam, że tak słyszałam kilka razy dorastając, nie, że przeciąg, o, pewnie zachorowałaś od przeciągu i tak, co? Tak, tak. Wy, nie wiem, jak stoję na zewnątrz i jest wiatr, nie jest tak, że jak wiatr mnie dotknie, to choruję. To czemu nagle, gdybym miał ten przeciąg przez dom przelecieć, to miałabym chorować, nie? Czy żeby nie spać z wiatrakiem. To są jakby takie odwrócenie rzeczy, które chcesz mieć w Stanach. Że w ogóle miłe jest wiatr, a po drugie ludzie bardzo lubią ten white noise. Że to ma te, wiatraka. Tak. Niektórzy włączają wiatrak tylko po to, żeby im szumiało, żeby mogli zasnąć. Tak, dokładnie. Taką mam śmieszną historię. Jak byłam w Stanach 2 lata temu i byłam z moją taką grupą ze szkoły, bo tutaj kończyłam taką szkołę i musieliśmy zdać ten egzamin w Stanach. Tutaj kończyłeś to. W Polsce. I to wiesz, to my wszyscy musieliśmy polecieć do Stanów, żeby zdać ten egzamin. Było nas tak 27, coś takiego. I wszyscy poleciliśmy tam. I ten pierwszy dzień mieliśmy taki group chat przez, jakiś tam, nie wiem, Skype albo coś takiego. I wiesz, to było ciągle ktoś tam, nie, no kurwa, jest klimatyzacja, jak można to wyłączyć? I oni to wiesz, tam, to był taki, że jak to zniszczyło ich życie po prostu. I tam, nie można tego wyłączyć, trzeba wyciągnąć z prądu albo coś takiego. I to było tak jak okropne dla nich. I potem później oni tak, nie mogłem spać przez tę klimatyzację, bo to było tak zimno, jeszcze tak hałasowało. Ja tak, wow, to jest tak całkiem inaczej w Stanach. Ludzie, tak jak mówisz, chcą ten hałas i chcą, żeby było bardzo zimno. Myślę, że z wiatrem i z przyciągiem to jest takie bardziej starsze pokolenie i już nie słychać to za bardzo od młodszych. Nie, ja to słyszę. Tak? Tak. A. Na pewno. Tak? Okej. Okay. Napiszcie w komentarzach, czy wy się boicie wiatru i przyciągu. Ale z klimatyzacją to na pewno od starszego i młodszego pokolenia. Chociaż jest coś w tym, że jak klimatyzacja za mocno chodzi i za wcześnie tak, że trzeba się do niej przyzwyczaić, albo można... There's a name for it in English, like AC throw or something. Że ci jakby wysusza i się źle czujesz z tego powodu. Tak. Więc macie tam jakieś... Tak. Jakąś rację w tym, ale nie aż tak. Znaczy, ja bym tak powiedział, że wiesz, ja się z tego śmieję bardzo często i ludzie, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że ja się z tego śmieję, ale nie mówię, że to nie jest prawda, tylko mówię, że tutaj ludzie o tym ciągle mówią. A w Stanach ja nigdy nie słyszałam, ja nie wiem jak ty, ale ja nigdy nie słyszałam w Stanach, żeby ktoś powiedział, że albo jest chory przez klimatyzację, albo jest chory przez przeciąg, albo że klimatyzacja albo przeciąg jest coś złego. A tutaj to jest tak, o no, przeziębiłem się, bo mają klimatyzację w pracy, bo jechałem samochodem i ktoś miał klimatyzację, teraz jestem chory, albo ktoś otworzył okna w samochodzie, jeden i drugi był przeciąg i teraz jestem chory. Ja tak nigdy tego nie słyszałem w Stanach.
Z przeciągiem na pewno nigdy nie słyszałam w Stanach, a klimatyzacją słyszałam. Tak? No. Od Polaków. Ale też od Amerykanów. Chicago, ale to może być po prostu inny część Stanów i u was jest cieplej. I na przykład ja nie lubię, że w Stanach, gdziekolwiek wejdziesz, w lesie, jest taki jakby, jak wejdziesz do jakiegoś sklepu, it's like a wall of freezing temperature. Że to cię tak uderza, że nagle ta klimatyzacja cię tak uderza. Więc no, są tutaj jakby dwa bardzo ekstremalne sytuacje. W Stanach wszystko 100%, jeśli chodzi o klimatyzację, a w Polsce uważaj, bo zachorujesz. Pewnie ten koronawirus był spowodowanym tym klimatyzacją. Imieniny! Imieniny są bardzo polską rzeczą. Nie wiem, czy to jest w innych kulturach. Czy jest to w innych kulturach? Wiesz co, wiem, że w Hiszpanii jest. Tak. Tylko, że oni tu mówią, tak jak po hiszpańsku, to jest, że mówią, że to jest dzień twojego świętego. O. Zamiast tej dzień i nie ma imieniny. To jest to samo, ale tylko inna nazwa. A jest takie świętowanie tego tam? Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, myślę, że to jest tak jak w Polsce. Mm-hmm. Że starsi ludzie może tak, albo może kiedyś, a młodzi ludzie nie. Na przykład ja kilka lat temu w Polsce zrobiłem imprezę dla siebie z powodu moich imienin. I to właśnie się dowiedziałem, ja nawet nie wiedziałem, kiedy mam imieniny. Naprawdę i sprawdziłem, ja tak, wiesz co, ja chcę mieć imprezę na moje imieniny. I wszystkich zaprosiłem i oni sobie tak z tego śmiali, bo to młodzi ludzie. Ale jak byłem młody, jak mój dziadek albo jego pokolenie, to znaczy zawsze tak było, że oni nie świętowali urodziny, tylko imieniny. Imieniny, tak. Mhm. To było tak bardzo obce, wychowując się w Stanach. To znaczy, znałam o tym od rodziców, ale nigdy nie wydawało mi się to ważne. Mhm. Wiedząc to, po prostu nie pamiętałam, że to istnieje większość czasu. Więc w większości czasu nie byłam świadoma, że rodzice mają imieniny i kilka razy się obrazili. Ale tak? Jakby, tak, wow. Jakby totalnie, tak, nie że jakoś wielkie obrażenie, ale takie, jak to nie wiesz, że są imieniny? W domu tego nigdy nie miałam. Tak? Nie, nigdy, dopiero jak przyjechałam do Polski i słyszałam od ludzi w Polsce, że takie coś jest. I tak mówię, że młodzi ludzie z tego co widzę, tego nie świętują, ale wiem, że czasami dziewczyny tak jak się obrażają, nie wiem, może przez to, że chcą się obrazić, wiesz, może coś tam innego jest, ale wiesz, z chłopakiem i on zapomniał moje imieniny. Ja tak, czy ty w ogóle świętujesz to? Nie, ale on powinien zapamiętać. Rzecz, która najbardziej mi uświadamiała, że imieniny istnieją, to są polskie kalendarze. Mm. Dostawałeś się tak od różnych biznesów i tam zawsze był napisany dzień imienin. To jest bardzo polskie. To jest bardzo polskie. Albo w tramwaju. W tramwaju jest też? Tak, że tam pisze, wiesz, tam jest data i godzina i też tam pisze dzień, nie wiem, Katarzyny i coś tam dalej. Tam nigdy. Ma całą listę w tramwaju. Że tak to wszystko się rusza, te litery i tam pisze. Spójrz sobie, nigdy nie wiem jak tutaj. Tego nie zauważyłam. No, tak. To u nas w Chicago te na przykład polskie sklepy, czy tam jakieś inne biznesy w formie marketingu rozdawały tam swoim klientom kalendarze i w nich były zawsze tam obrazek i w każdym dniu napisany dzień tego świętego. I to jakby czasami patrzyłam na to, okej, przypomniałam sobie, istnieje takie coś jak dzień imienin. Na studiach z jakiegoś powodu, nie wiem, to się pojawiło w rozmowie i wytłumaczyłam moim koleżankom, co to jest, są imieniny. I one były, no takie bardzo amerykańskie dziewczyny, nie? Mhm. Że tam któreś pokolenie, tak, w większości tak, któreś pokolenie w Stanach i to ich tak bardzo zdziwiło, nie rozumieli tego, ale też zafascynowało. Więc ja mam imieniny w listopadzie i musiałam im to powiedzieć tak kilka tygodni przed. I wracając z pracy raz do swojego pokoju w akademiku, miałam całe drzwi wywieszone tam różnymi takimi plakatami z powodu mojego dnia imienin. Tylko, że oni nie za bardzo wiedzieli, co tam pisać, więc tam były takie różne dziwne rzeczy napisane, tak jakby były moje urodziny, że tak bardzo mnie cenią, tam po prostu miłe rzeczy napisali, bo nie wiedzieli, o co chodzi w tym, nie? A w Stanach, w akademikach się często tam te drzwi, like, you decorate them? Nigdy nie mieszkałam w akademiku, to nie wiem. Na urodziny czy jakieś większe eventy się, tak żeby było innym miło się tam na drzwiach coś postowało, no to miałam na imieniny i byłam jedyną osobą, jestem pewna tego, w swoim akademiku, która miała imieniny świętowane w ten sposób. Ale też było pół robione dla Becky, bo nie wiedzieli, o co chodzi. No, ale chcieli, to jest fajne. No, to jest miłe. Kapcie dla gości.
albo kapcie w ogóle. Aż nie wiem, jak to jest w Chicago. Tak naprawdę nie wiem, jak to jest na północy, bo dopiero tak zauważyłem to, jak się przeprowadziłem na Florydę i wtedy nie mieliśmy dywanu w ogóle. W domu tak chodziliśmy butami i to nie było problemu. Jak byłem młodszy i tak dopiero przyjechaliśmy do Stanów, to wtedy rzeczywiście zawsze zdejmowaliśmy buty i też było, wiesz, był śnieg, był deszcz. Na Florydzie tego nie ma. To po prostu chodziliśmy w domu w butach i było okej. Okay. Ale z tego, co widzę, że w Polsce nie. Że w butach się nie wchodzi. I każdy ma kapcie i jeszcze do tego mają kapcie dla gości. Ja nie byłem zaskoczony. Ja tu dodam, że ten punkt myślę, że bardziej pasuje do bardzo amerykańskich rzeczy. Że Amerykanie chodzą w domu w butach. Tak. I to, że Polacy nie chodzą w butach, może jest bliżej innych kultur, ale to, że mają kapcie dla gości, to dla mnie jest już takie... A w Hiszpanii nikt nie zdejmuje butów. Tak? I ja tak naprawdę... Japonia się ściąga. To jest tam taką religią. Bardziej niż nawet tutaj. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale... Że powiem tak, że w Hiszpanii wszystko jest... Mają kafelki i te kafelki są zimne. Że oni budują ten dom w taki sposób, żeby domy były zimniejsze, bo jest tak gorąco, jak jest lato. To wszystko trzyma ten chłód. To wiesz, ludzie wchodzą i jakbyś powiedział Hiszpanowi, w Stanach to powiesz, hej, czy możesz wziąć buty dla mnie? Tak, okej. Okay. A w Hiszpanii to oni by tak, co? No. Tak trochę tak, czemu? Czemu coś bym zdjął buty? Ale wiesz, ja tak miałem imprezy u mnie we Wrocławiu, jak tam mieszkałem i ludzie tak wchodzili i chcieli zdejmować buty. Ja tak, nie zdejmuj buty. Po pierwsze, ja nie mam miejsca na wasze buty. I po drugie, ja nie chcę wąchać wasze śmierdzące nogi. Zostaw te buty i po prostu wchodź tutaj. Nie, nie. To jest punkt, który nas dzieli, bo ja bardzo lubię, jak ludzie ściągają tak? buty. Tak? Okej. Okay. Ja nie lubię chodzić u innych butach, nie lubię, jak u mnie chodzą w butach. Ale to myślę, że no w części od tego, że się wychowałam w polskim domu, ale też w części od tego, że mieszkam tutaj w Japonii, gdzie podłoga jest też siedzeniem, dużo osób siedzi na podłodze, jest takie... Podłoga staje się częścią domu używanego poza tylko chodzeniem. I polubiłam to. Lubię, że jak się kogoś zaprosi, to można wykorzystać całe to miejsce. I podłogę, i kanapę, i się tak gra, jest to bardziej swobodne dla mnie. Okej, okay, bardzo polska rzecz. Nie narzekam na nią. Według mnie może tak zostać, według Dawida może się zmienić, więc... Tylko się śmieję z tego. Ale powiem tak, jakbyś do mnie przeszła do domu i byś chciała zdjąć buty, to powiedział, dobra, ale będziesz miała bardzo brudne skarpety później, albo bardzo brudne nogi przez to, że moja podłoga jest brudna. Dobra, no to two varying opinions. Ale dobrze, to zdrowe. Bardzo polskie jest to, że na wszystkich, których się zna przez rodziców, mówi się ciocia i wujek. Każda osoba, każdy znajomy rodziców to jest wujek i ciocia do jakiegoś wieku. Znaczy, ja myślałem, że to tylko tak było dla mnie, przez to, że mieszkaliśmy w Stanach i przez to, że tak jak, no bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak. To ja tak odbierałem. Do dzisiaj nie jestem pewny, czy ludzie w Polsce to robią, czy to tylko była Polonia, przez to, że o, Polak, to jest twój wujek, wiesz, tak jak na zewnątrz, to nie, on ci Amerykanie, to nie są część naszej grupy, ale spotkasz jakiegoś nowego Polaka i tak, o, chodź na obiad, tak, to jest bardzo wujek. Tak. To nie wiem, jak to jest w Polsce, czy tak się robi? To jest prawda, ja też miałam, śmieszne, że to wspomniałeś, bo to jest jakby, ja też miałam takie zrozumienie tego, że moi rodzice mówili mi, że mam mówić ciocia i wujek, ponieważ jest to osoba polska. To nie jest ten twój amerykański sąsiad, to jest ciocia z Polski. Ale wydaje mi się, że teraz po poznaniu tam kilka znajomych, które mają dzieci, to też ja się staję ciocią, jak mnie zapoznają. Ja powiem tak, że kiedyś był mojej cioci w Stanach i ona ma syna, oni mówią po polsku w domu. Ja tam byłem z kolegą, taki mój dobry przyjaciel Jacek i my byliśmy dorośli wtedy i wtedy ciocia mówiła do swojego syna, że o, zobacz, Jacek tutaj jest. Ja tak trochę żartowałem, tak, no, powinien być pan Jacek. I ona tak, nie, tam jesteśmy w Stanach teraz, nikt mówi pan. Nie wiem, jak ty to miałaś, ale jak ja znałam Polaków w Stanach, to jak byłem mały, to mówiłem na nich ciocia, a i potem później pani, ale zawsze mówiłem na nich ty. Aha. Że ja powiedziałam, tak, to co tam robisz, pani Grażyna, albo co tam robisz, ciocia Grażyna. I nigdy nie mówiłem pani, tylko mówiłem, tak jak zamiast mówić jej imię, mówiłem pani najpierw i potem jej imię, ale inaczej mówiłem ty. Nie wiem, aha, jak ty. Do swoich cioci wujków? Nie, do Polaków. A mówisz ja nigdy nie mówiłem pani, tylko jak mówiłem ich imię. Aha.
Aha. Ale oprócz tego... To na ty. Tak. Ja miałam gdzieś... ja na pewno to źle robiłam, bo byłam bardzo... Znaczy mój taka... Naturalnie dla mnie był amerykański... Znaczy ta amerykańska, angielska wersja, tak. Czyli na ty. Ale moi rodzice bardzo... Mój tata nas bardzo poprawiał, że jest pan, pani... A. Że się mówi... Nie mówi się na ty, nie mówi się na ty. Ja tego nie miałem. No, ale my... To dla nas było nienaturalne, bo gdzieś tam ten angielski język i polski i moje zrozumienie świata się nie godziło z tym, że się mówi pan i pani na osobę, którą znam już wiele lat, nie? Tak, już dla mnie ja nie mogłem tego w ogóle zrozumieć. Mm-hmm. Okej, okay, to mówisz pan Jacek albo pan, nie wiem, Stefan, okej, okay, ale inaczej to zaraz, nie mogę mówić ty? To dla mnie ma sensu, tak wyobraź sobie po angielsku, że mówię like, you can't call him you. Yeah. To nie ma sensu, to jest dziwne. W sumie to jest punkt, jeden z tych punktów, że się mówi pan i pani i że to jest takie... To jest kurde ważne, że możesz zrobić faux pas kulturowe, jeśli nie poprawnie powiesz pan i pani, że trzeba przejść na ty. I to jest trochę nie... Mówiłam o tym w innym filmie z Moniką w sumie, że jest to takie nieoczywiste dla mnie, kiedy to się zmienia. Wielu osób napisało, że po prostu trzeba zapytać, czy... albo trzeba powiedzieć, można przejść na ty. Ale nie, nie, oni... Nie. Tylko jak ty jesteś w wyższej pozycji. I wiem, że o tym mówiliśmy, o tą hierarchię chyba, że tak to jest. Że jak ty jesteś starsza, to wtedy możesz powiedzieć, może przejdziemy na ty. Albo jak jesteś szefem, to wtedy mówisz. Ale to było trochę nienaturalne, jakbyś mówiła do starszej osoby i byś powiedziała, hej, czy możemy przejść na ty? I oni tak, wow, przecież ja tutaj pytam, czy możemy się przejść na ty. A ty nie tego nie pytasz, ty wiesz, musisz znać swoje miejsce. Tak, w sumie mówiliśmy o tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, że poza takim po prostu pan i pani, które wielu osób pewnie powie, że to nie jest jakoś takie, po prostu przyzwyczaj się do tego. To za tym stoi cała hierarchia. Hierarchia? Cieszę się, że ty też nie wiem, możesz to powiedzieć. Która jest, no to już jest trudniejsze dla nas do zniesienia, że osoby wyżsi w tej hierarchii mogą wykorzystać to i to się zdarza. To się zdarza, jeśli się źle przekroczy, to poprawiają i w taki niemiły sposób potrafią i czasami wykorzystują tą swoją pozycję, żeby być trochę niemiłym w stosunku do ciebie. Szczególnie, kiedy się źle coś powie w tej hierarchii, czy to się zdarzy mi. Nie, wiesz co, ja nie wiem, ja nie miałem takiego doświadczenia. Nawet jak przyjeżdżałem do Polski i spotykałem tak jak znajomych mojego wujka i cioci, to ja też na nim mówiłem ty i dopiero później się dowiedziałem, że nie, znaczy nikt mi nic nie powiedział. Ja wiesz, nie wiem jak inni ludzie odbierają twój akcent, ale myślę, że jak ludzie słyszą mój akcent, to oni wiedzą, że o, nie jest to tak bardziej mogę takie rzeczy powiedzieć. Ale pamiętam, że kiedyś byłem na rozmowie o pracy i właśnie oni chcieli mnie zatrudnić i oni tak do mnie mówili, no pani, ja tak, hej, czy może mówisz ty, bo ja nie lubię ten pani, ja tak, okej, okay, no dobra. Albo tak mi się stało kiedyś, że byłem powiedzmy u księgowej i ona zaczęła do mnie mówić, no proszę pana, ja jej od razu powiedziałam, hej, czy możemy po prostu mówić ty, bo ja nie wiem, ja tego nie lubię. I ona tak, wiesz, to było tak jakbym ją uderzył, ona tak, bo ty jesteś, no tak, no to w porządku, ale to było takie, że tak, wow. Tak. Ale wtedy, wiesz, od razu widziałem tą różnicę. Na początku był taki bardzo formalny, a potem jak to powiedziałem, mimo to, że ona była tak zaskoczona, potem później było taki bardzo luźny i tak, no to jak tam w Stanach, no moja ciocia tam, bla, bla, bla. I to było, wiesz, inna rozmowa całkowicie. I pamiętam, że jak byłem młodszy, po prostu tego nie mogłem zrozumieć. Był taki moment, że zrozumiałem, że poczekaj, to muszę to zawsze mówić? I tak, no tak, ale dopiero jak wypijesz wódkę z kimś, to wtedy możesz mówić ty. Ja tak, to zawsze będę miał wódkę ze sobą. To ja mogę to zrobić, możemy po prostu pić. Tak, o, się poznałem, o, dawaj, kiedyś pijemy. Ja mam trudności z panem pani. I mówiłam to w innym filmie, że żeby ta druga osoba była bardziej wyrozumiała, zawsze w ciągu tam pierwszych kilku minutach próbuję im dać znać, że nie jestem stąd. Żeby się nie gniewali na mnie, że coś źle robię. Bo to jest, kurde, stresujące. Ja tak za bardzo nie myślę o tym teraz, ale był taki moment, szczególnie jak ileś tam lat temu, jak przyjeżdżałem do Polski, jak wiedziałem, co jest takie ważne, to wtedy też się bardzo stresowałem. Pewnie przez to, że lepiej mówię po angielsku i po angielsku często się mówi tak, a, you know. I potem ja tak mówię po polsku, mówię, a, no wiesz. I potem, jak rozmawiałem z kimś, to ja tak, a, no wiesz. Ja tak, nie, zawsze, pan wie, a, jestem tak głupi, wiesz. I oni tak, nie,
jest w porządku. Szczególnie ludzie, jak widzą, że to jest nienaturalne dla ciebie, albo że coś jest trudniejsze dla ciebie, to myślę, że oni są... Ty rozumiem. Tak, tak. Okej, okay. Przypomniało mi się moje takie uczucie z tym pan i pani, bo mój tata bardzo nie lubił, jak mówiliśmy na ty. Nawet dla do mnie... siebie, do swojej siostry, wiesz, że może pani ponoć? Nie, w tym przypadku było okej, okay, ale to by był, no, to by był już totalny taki przegięcie. A z tego powodu, że też to było nienaturalne dla mnie jako Amerykanka, to moje poczucie jest zawsze takie, na przykład rozmawiam z osobą, na którą wiem, że nie powinnam powiedzieć ty i dochodzę do takiego punktu, gdzie może potrzebne jest powiedzieć ty albo pani, to zawsze mam u mnie w głowie, jest to taka, jak ten mem z tą matematyką wszędzie, że tak kurde, jak tu to powiedzieć, żeby nie powiedzieć pani i żeby nie powiedzieć ty. To jest bardzo polskie. Tak. To jest bardzo polskie. Tak w Polsce jest, że tak jak tego tutaj nie robimy, albo tutaj tego się nie robi, a coś takiego, że zamiast powiedzieć tak w Stanach jest tak, hey, please don't smoke, to tutaj jest tak, tutaj się nie pali, to to jest takie właśnie... W sumie to. Nigdy nie pomyślałam o tym, że się mówi tutaj się nie pali. No, to zawsze było to takie dla mnie, takie jakby avoiding landmines, takie jak, oh. Ale w Stanach też? Z Polakami? Czy tylko w Polsce? W Polsce raczej. W Stanach, jeśli nie byłam przy rodzicach, to wiedziałam, że ta osoba będzie bardziej wyrozumiała. Mm. Ale tutaj to mam takie, kurde, jak to powiedzieć, żeby nie... Wiesz co, nie wchodzę z tobą w rozmowę. Zawsze próbowałam po prostu unikać ten ty i pani. Nie wiem, jak inni ludzie to odbierają, ale myślę, że w Polsce trochę tak jest. W Stanach to każdy z sobą rozmawia i to jest takie bardzo łatwe, bardzo proste, ale wiem, że to nie jest część polskiej kultury, ale czasami tak się zastanawiam, czy to jest przez to, że ludzie nie wiedzą, co powiedzieć i jak się odzywać do tej osoby. Że dlatego oni tak, mówią pan, pani? Nie, że w ogóle z nimi nie rozmawiają. A. W Stanach jest to jak, o hej, fajna koszulka, o bla 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 i gadasz z nimi. A, że to może być taki barrier to entry. Tak, na pewno, że tutaj budujesz, wiesz, mury, ściany, wiesz, żeby między ludźmi, ja tak uważam, bo to jest tak, o nie, bo może powiem pan, nie, czy ty, ja nie wiem. Znaczy mi się wydaje, że Polakom to naturalnie mówi się pan i pani, ale że to może rzeczywiście stawiać mur, bo... Ale jak ktoś jest młody na przykład. No, bo na przykład w sklepie, przykłady, które zawsze daję, jest, że w Stanach mam bardzo dużo interakcji w sklepie, od randomowych ludzi, tak. Sprawiasz takich rzeczy, że podoba im się coś, mają pytanie o tym, skąd coś mam i to tak bez żadnego myślenia możesz powiedzieć I like your shoes. Aha. Myślisz I like those shoes, mówisz I like your shoes. W Polsce I like those shoes musisz pomyśleć podobają mi się pani buty. No. Więc może rzeczywiście jest jakiś taki mur, może to jest powodem, dlaczego nie ma takiego smotaku w części. I to nie jest tylko z tym pani, ja się z tobą zgadzam, ale myślę, że to jest coś głębsze. Czasami po prostu myślisz, czy muszę być tutaj formalny, czy nieformalny. Nawet jakbyś powiedziała, hej, fajne buty, to czy to jest za bardzo formalne? Jak to była jakaś starsza pani? Znaczy mało formalne. Mało, nie, dokładnie, że czy to jest nieformalne? Aha. A, hej, fajne buty. Czy chciałbym powiedzieć, no widzisz, po angielsku to nie istnieje. Tak, tak. Hej, nice shoes. A w Polsce, hej, fajne buty, to jest tak jak, przepraszam? Czy ja pana znam? Coś takiego. A w ogóle, żeby powiedzieć hej, to chyba też by było... Tak, dokładnie. Ale powiedzmy fajne buty. Nie, trzeba powiedzieć... No przepraszam, mi się pani buty podobają. To jest takie, wiesz, to jest, że trzeba myśleć o tym. To jest prawda, że w moim rozumieniu pan i pani jest jakiś taki mur przed innymi osobami, na których bym tak musiała powiedzieć. Że ja na przykład jak się znajduję pośród ludzi w moim wieku, których wiem, że ich nie będzie obchodzić, czy mówię pan i pani, to mogę tak casually, bez myślenia coś skomentować. No to mnie trochę zatrzymuje jednak w rozmowach z osobami, którym się należy według mnie powiedzieć pan, pani. Czy według zasad, nie wiem, czy według mnie. We tore this subject apart, pani. Wracając do ciociów i wujek, jest kilka takich rodzinnych rzeczy, których jeszcze musimy przemówić. Ale w temacie cioci i wujków, gdzie się mówi na wszystkich ciocia i wujek, najdziwniejsza sytuacja według mnie jest, jak się mówi na macochę czy na ojczyma, ciocia czy wujek.